Cześć, Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Scenariusze. Rodzinna fortuna. Domek, słuchajcie, przeszedł bardzo dużą zmianę. No, mieliśmy sporo hajsu, no to ja sobie również i poszalałam. I tak to się prezentuje. Weźmy sobie może wysokie ściany. Tutaj mamy kuchnię, tu jest łazienka na dole. Tutaj zrobiłam pokój. Tutaj dla Awy. Chciałam go w takim lekkim, romantycznym stylu utrzymać, nie wiem dlaczego, więc w ten sposób wygląda. Tutaj mamy jeszcze jadalnię, wejście. Tak, i teraz wszyscy zaczniecie mi się budzić o godzinie 4 nad ranem. No nic. O, ty też już wstałaś. Na górze, słuchajcie, tutaj mamy pokój naszego Ediego. Ja tak, wiecie, skoro on ma być takim gamerem i takim człowiekiem, co ma wszystko gdzieś, tak mniej więcej ja go na chwilę obecną odbieram, to dałam mu głównie tutaj książki, komputer i tak dalej, nie? Tutaj mamy pokój natomiast naszej Lilii. No ona chce być artystką, no to taki lekki chaos chciałam zaprowadzić w tym pokoju. No zobaczymy, czy jej się uda być artystką. I tutaj mamy drugą łazienkę. Obie łazienki są identyczne z takim samym sprzętem. No i tak ten dom się prezentuje na zewnątrz. Słuchajcie, nic nie robiłam, chyba za dwa drzewka może dodałam. I tyle. Dobrze, to więc tak, to możemy przejść. Co ty byś chciała? Aha, pooglądać telewizję. A czy ty czegoś do pracy nie potrzebujesz? Pisanie i muzyka. Ty chyba coś tu przy sobie masz, właśnie gitarka. To proszę bardzo sobie poćwicz. Ty już też wstałaś, ty masz laleczkę wudu. Wypełniaj raporty, to zrobiliśmy. A co z tą laleczką wudu moglibyśmy jeszcze podziałać? Powiąż z... Dlaczego nie mogę powiązać z bratem? Tego jestem ciekawa. No z bratem to my mamy złe relacje, umówmy się. Będziemy próbowali to też naprawić, ale myślę, że dzisiaj spróbujemy najpierw naprawić nasze siostry. Dobra, ty jesteś głodna, weź sobie jakieś reszki, coś tam na pewno się znajdzie, coś tam na pewno jest. Taniej sobie stoi tam Rympoli. Babunia i Eddie jeszcze śpią. Akurat pisaliście mi, że też się wzięliście właśnie za te scenariusze. No zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Za 5 godzin. Dobrze. No wiem, że ten kulebiak może nie był najlepszy. Chodź tutaj z siostrą, spróbujesz przyjazne. Tutaj jest przeproś. Tak, spróbujmy ją jeszcze raz przeprosić. Weź, zostaw na chwilę tą gitarkę. Zobaczymy, czy dziewczyny się dogadają. No, tutaj zapraszam. Dobra, tutaj się dogadały, to teraz z tej strony, czy też będziecie się przepraszać? Nie. Tak jak mówiłam, ja odrzucam patrzenie w gwiazdy, w sensie na beton, bo to, pochwal szczerze, bo to za bardzo ułatwi nam rozgrywkę, mam wrażenie, tak? Więc dobra, weźmy tutaj znowu przyjazne. Nic nie ma, pogawędka. Zapytajmy, jak minął dzień. Tak bardzo, bardzo neutralnie, nie? Może spróbujmy też przyjaznych o zainteresowaniach jakieś porozmawiać. Zainteresowania. Po prostu. Dobra, tutaj widzę, że na razie daje radę. Zobaczymy. Może o muzyce też porozmawiaj. Czy ty mogłabyś porozmawiać, nie wiem, o swojej pracy na przykład, pogawędka? O deszczu, że znowu leje. Dobra, dziewczyny na razie dają radę. Aha, bo ty po tym kulebiaku jesteś nieswoja. No dobra, tak na spokojnie i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tych negatywnych odczuć chciałabym też się pozbyć, prawda? Nie, no nie graj, ja bym chciała, nie wiem... Pogawędka. Popraw humor. O, widzisz? Weź, powiedz, że ten kulebiak nie był aż taki straszny, są gorsze. Ło, pani seniorko! Pani babunia to tutaj wyskoczyła nam. Dobrze, to pani babciu, proszę tutaj sobie skorzystać. Jak pani skorzysta, może by jakie pani śniadanko zrobiła, co? Podaj śniadanie, proszę bardzo. O, jajecznica z bekonem. Matko, jak ostatnio ja pyszne jajecznice z bekonem jadłam, wy sobie nawet nie wyobrażacie. No, dobrze. Teraz tak, tutaj jeszcze... Zapytajmy, może się uda, czy chciałaby naprawić relację. Co ty na to? No brat jest idiotą, ale no brat zawsze, prawda? Dobrze, i ona co idzie? Pomóż naprawić relację. Ona chyba idzie do brata. Brat akurat wstał, więc awesome. Dobrze, pani babcia wyjdzie z łazienki, to można byłoby tą łazienkę sobie chwilowo przejąć. Posiedź sobie chwilę w spokoju.
Prosić, póki łazienka zajęta. Tak, pani babcia umyje rączki, weźmy sobie tutaj też szybki prysznic. Dobra, wymiana łazienkowa. O, dobra, tutaj coś powoli pykło, patrzcie. No my się jeszcze bardzo, ale to bardzo nie lubimy. Weźmy, spróbujmy się przeprosić. Znajdź wspólny język, dobra. Zobaczymy. Miałam się na dziewczynach skupić, ale zobaczymy, może tutaj wszyscy powoli razem dojdą do jakiegoś, wiecie. O, widzicie? Dobrze. Widzicie, człowiek najedzony, człowiek wyspany, od razu mówi jak człowiek, prawda? Dobra, dobra, tutaj powoli nam fajnie idzie. To tak, spróbujmy o zainteresowania. Czy ty dzisiaj coś grasz, coś robisz? Przedsiębiorcze. O właśnie, to miałam ogarnąć. Dobrze, to te biznesy, to wszystko spróbujemy. Jeszcze na żywo transmisję musisz zrobić, tylko wiesz co? Ja bym cię, chłopie, najpierw wysłała tutaj. Weź sobie, skorzystaj i weź prysznic. To jak już tutaj skończycie rozmawiać, ja to muszę jeszcze popilnować, czy wy czegoś tutaj nie spsujecie między sobą. A ty co byś chciała? Ty dalej na kulebiaka płaczesz. To chodź, zaraz będzie jajecznica u babci. Chodź, usiądź sobie. Ty też chyba powinnaś jakieś śniadanie zjeść. Ty powinnaś z toalety w ogóle skorzystać. Chodź tutaj sobie, skorzystaj. Ty dzisiaj pracujesz? Tak, za 3 godziny wszyscy wyjdą, a babcia będzie siedziała w garach. Jak to babcia? Przydałoby się jeszcze babuni jakiś ogródeczek zrobić czy coś, albo nie wiem, szydełkowanie? To nie jest durna myśl. Kupimy jej zestaw do szydełkowania albo do dziergania. Zobaczymy. Ty tu ogarniasz, ty też ogarniasz, ty telewizja. Chodź sobie, weź porcję. Weź porcję i tutaj z babcią przyjazne, tak, czułość. Nie, bo tutaj trzeba będzie wstać. Ale zapytaj, jak minął dzień. Będziecie siedziały sobie tutaj, o, wspólne śniadanko. Serio, chcesz ten kolebiak? Potem nie patrz, że niedobry. O, tutaj z babcią jeszcze musimy dojść do porozumienia. To czekajcie, spróbujmy. Dobrze, ona, babcia jest przeproszona. Trzeba po prostu porozmawiać. Ważne, że babunia ma dobry humor. Dobra, z babcią na razie widzę, rozmowa się całkiem nieźle toczy. To może opowiedzmy babuni jakąś historię. Nie, to nie. Tutaj weź zabawne i historię. Opowiedz śmieszną historię, może babunia się rozbawi. Dobrze, z babunią jest okej. Okay. Eddie, jak ty masz z babunią? O, ty to w ogóle taki cięty na babunię, matko. A tutaj co? No bo tutaj masz nierozwiązany konflikt. Weź przyjazne. Znajdź wspólny język, a potem spróbuj babunię przeprosić, dobrze? Zobaczymy, czy to się uda. Ty tutaj opowiadasz historię, tak? Jak to zjesz, to wiesz co, idź sobie poćwicz. Dobrze, ty tutaj zjadłaś, to posprzątaj. Nie, oni nie chcą się w ogóle dogadać. A jak przeprosi? Nie, im w ogóle, słuchajcie, tak źle to idzie. Weź, zjedz to ciasto owocowe, jakie sobie wziąłeś. Dobra, weźmy, spróbujmy tak. Zainteresowania. Dobra, Ava idzie zaraz do pracy. Weźmy to, schowajmy. Pokaż, czy coś ci trzeba. Wiesz co, idź na jogging. Ja nie mam tego, co z tobą zrobić chwilowo. A jako bizneswoman na pewno... O, na jogging byś się pisała. Dobra, a ja tutaj... Matko, jak? Spróbujmy z czułościami. Babciu, rodzinny całusz, co? Babciu, no nie złość się na nas, pani babuniu. Zaraz spróbujemy. Da radę? Z czułościami? Nie, dobra, to całusa też nie rób. Jak tą babcię przekonać do nas, no? Mur na pewno nie. Pochwal babcię. Babciu, babciu, jesteś osom. Matko, no przecież cię chwalą, a ty może przeproś wnuka. Przeproś, spróbuj. Zobaczymy, da radę? O. Dobra, przepraszać ci nie dają, ale pochwały są okej. Okay. Agresywna rozmowa. Jak ich tutaj pogodzić?
Gratuluj nowej pracy. O, to zobaczmy, czy zatrybi. Dobrze, chyba się cieszę. To chyba było pozytywne. Weźmy jeszcze głębokie zamyślenie. No, wspólny język spróbujmy. Dobra. Okej, on sobie poszedł. Zostawmy ich na razie w spokoju. Weź, skończ to ciasto jeść w takim razie. A pani babciu, pani babcia się ma dobrze. Kupmy jej ten zestaw do szydełkowania, wiecie? No, a tak babunia, no to dobrze, żeby miała jakieś tam swoje zainteresowania, prawda? No i tak myślę właśnie, że akurat to będzie okej. Postawmy jedno... Zresztą to wszystko i tak się pani babuni włoży do tego, do ekwipunku, więc pani babcia niech ma to tu. Dobra, proszę. Jedno, drugie. I teraz tak. Zacznijmy może od dziergania. Dziergaj ubrania. No, czapeczki najpierw zacznijmy. Dobra. Proszę bardzo, niech pani babcia próbuje. A teraz tak, ty to miałeś skończyć jeść, halo. Ty biegasz sobie, pokaż się. Biegaj, biegaj. Dobrze ci to zrobię. O, on jest teraz szczęśliwy. Być może udałoby się coś z babcią zagadać. Ja nie wiem, po co on ciągle na tą górę leci, wiecie? Może powiedz o biznesie na boku, nie wiem, czy to będzie okej. O, ta poszła do pracy. Pracuj ciężko, jakbyś mogła. Zobaczmy, czy tu rozmowa nam pyknie. On jeszcze powinien live'a zrobić, ale to może za chwilę. Dobra, weź może przyjazne, głębokie zamyślenie. Ty spróbuj babcię przeprosić. Oni na razie siedzą koło siebie, babcią powinna przestać chyba dziergać. Dobra, weź przestań chwilę dziergać i porozmawiajcie. Dobra, teraz to było pozytywne z tego, co widzę. To już się nie podoba ten biznes chyba. Może popraw humor, spróbuj to. Nie no, ja nie wiem, jak ich pogodzić. Czemu on jest taki zatwardziały, że tak powiem? O matko, weź przyjazne. Spróbuj pogawędzić. O, tak nieśmiało. Co? Da radę? Jesteś, wnuku, beznadziejny. Tak to oznajmimy tobie. A ty, przyjazny, jak spróbujesz pogawędzić, może to z babci strony inicjatywa musi wyjść. Nie, on też nie lubi. A weź tu... Zapytaj, jak minął dzień. Lepiej? Co to jest? Nowa dynamika rodziny. Ale pocis Edinysa cały czas się rozśmieszają. O, dobra, niech lubi kawalarzy, może to sprawi, że razem... O, a właśnie, weź ten. Dodaj do grupy. I chodź, surfuj po kanałach razem. Może to im troszkę poprawi relacje. Dobra, zostaw go tu. A ty czego do pracy nie poszłeś? Halo, śmigaj. Wiem, że gitarą się za mocno zajęłam. Proszę, schowaj sobie to. Tu. Aha, póki ty idziesz, to nie można. Dobra, to niech stoi sobie tutaj ta. A czemu ty do pracy nie idziesz? Halo, śmigaj. 11, ty widzisz, ile ty się spóźniłeś do tej roboty? Dobrze, weź to zostaw, chodź, surfuj po kanałach razem. Może da radę tutaj to z babunią ogarnąć, co? Może komplementy? Spróbuj babunię pochwalić szczerze, że zrobiła dobrą jajecznicę. Oni się tak nie znoszą, matko! A może zostawmy ich i niech oni sobie, wiecie, zapomną? A dowcip? On lubi kawalarzy. Nie, to też nie pykło. On jest rozbawiony, ale im dalej to... spada.
Nie wiem, dobra, idź sobie, rób co chcesz. Babuni nie stresujemy. Z dziewczynami najpierw się dogadamy, a potem będziemy próbować z babunią. Dobra. Pani babciu, trzeba coś na obiad zrobić, nie? Co my tu mamy dobrego? O, ja już tam widziałam jakąś wieprzowinkę. Makaron z mieloną wieprzowiną, no tak średnio chyba jednak. Zróbmy sobie rybę gotowaną na parze. Niech babcia dba tutaj o urozmaiconą dietę. Dobrze, ty sobie grasz i ty powinieneś tutaj prowadzić transmisję na żywo. Chodź, zrobimy live'a. O, graj w grę. Tu jest turniej, gdzie się... On ma chyba za małe, wiecie co, punkty, żeby robić live'a. Tak mi się coś wydaje, bo tu społeczne. Trolluj na forach. Nie. Dobra, weź w takim razie graj w grę. Mogą być jacyś tam simowie, graj. O! No spoko, to trzymaj sobie te słuchawki. Dobra, ja idę tutaj panią babcię pilnować. To miało być na parze, nie na patelni. Halo! Chociaż ja wolę rybę chyba z patelni. W panierce. Dobrze, a tutaj ona ten poczucie urazy, no... A to co? To znudzona, bo ona snopką jest, matko. Dobra, ta ryba niech idzie tu. Pani babciu, niech pani sobie jeszcze dalej dzierga. Znów ten projekt. Zawsze to jakieś zajęcie. Ale pani babciu... Nie, nie umieć na świecie. Chodzi mi bardziej o to... Jak to pani nie ma gdzie? To do siebie, do pokoju, proszę bardzo, tutaj. A jakby... Może to da radę? Spróbujmy. Edi, zostaw to. Zobaczymy. Dobra, oni się nie lubią, ale patrzcie. Okej! Wiecie, zawsze jakaś walka, ale w kwestii teraz zabawowej. Dobra, to spróbuj jeszcze raz ty. Niech oni się potłuką trochę poduszkami. Patrzcie, relacja im się podnosi. Może o to chodzi, że muszą trochę wyluzować. Seniorka, no dobra. Ty tak, ty masz dzisiaj w ogóle do roboty, pokaż się. Za 6 godzin, okej. Okay. To rób teraz te gry przez ten czas. Proszę. A pani babcia, po pierwsze, proszę sobie tutaj usiąść. Nie, sama pani siada. A po drugie, będzie pani właśnie dziergała. Proszę wznowić projekt. O, skończy pani i będzie z głowy. A zawsze to dla pani babci jakieś zajęcie, nie? Dobrze. Robisz tutaj? Halo, Eddie. Dobra, ty sobie graj. O, ta już projekt jeden skończyła. Eddie, wiesz co? Ty to byś poszedł, skoro ty masz niedługo do pracy. Proszę bardzo, weź sobie, skorzystaj, zostaw na razie te gry. I chodź sobie, weź jakieś resztki. Sam sobie wybierz, co byś chciał. Dobrze. Pani babciu, proszę sobie podziergać. Dalej ubranka dziergamy. Nic tutaj ciekawszego, nie? Dobra, kolejna czapeczka. Potem pani na Popsi to sobie wystawi i będzie spoko. Dobra, ty już idziesz się ogarniać. Jajeczniczkę będziesz poranną jadł. Bardzo dobrze. Mamy awans. Dzień dobry. O. I druga siostra również wróciła. Zobaczmy, co nam potrzeba do kolejnego awansu. No ta nie miała awansu, ta miała charyzmę. Dobrze, wiesz co? To może nie. Ty u siebie w pokoju masz chyba lustro. To lustro działa jako lustro. Tak, no proszę ćwiczyć przemowę czy charyzma. To są dwie różne rzeczy. Nie, przemowę to jest charyzma. Okej, to ty sobie ten... Czemu ty taka wściekła? Ale przecież ty z siostrą się już powoli dogadujesz. Weź, przestań. Dobra, ty chodź sobie jeszcze poćwicz, bo tutaj potrzebujesz ćwiczenia muzyki. O, proszę bardzo. Babunia drugi poziom sobie wbiła. A ty jak z siostrą w ogóle? No z siostrą tutaj lepiej, dobra. Weź przyjazne, czy ty możesz tutaj słuchać tego? No, zapytaj jak minął dzień, zaraz sobie troszeczkę porozmawiacie. No Eddie jest strasznie konfliktowy niestety. Dobra, weź sprzątnij po sobie. Ona ma tutaj, no 25%. Weź tutaj ty spróbuj z Eddie.
O, właśnie, spróbuj z babunią. Zobaczymy, czy to nam pyknie. Weź tutaj cyk. Eddie, przyjdziesz do nas? Nie, na razie nikt nie przychodzi, bo nie, bo tutaj jest trudna sytuacja rodzinna, umówmy się. Pani babciu, pani jest już głodna, pani w ogóle cały dzień w piżamie. Proszę sobie resztki wziąć. A, agresywna rozmowa, no dlaczego? A weź spróbuj tutaj, przyjazne, czy ty siostra też... Spróbuj przeprosić, zobaczymy. Może on po prostu z nikim nie da rady się dogadać. Nie, ty masz lubić głębokie przemyślenia. Dobra, spróbuj ty przeprosić brata w takim razie, może w drugą stronę to zadziała. Co powiesz na to? Nie. On przez chwilę był tylko spoko. Chociaż ja wiem, oni mają tak dziwne te relacje. Weź o zainteresowaniach, spróbuj porozmawiać, co? Weź jeszcze pogawędka. Poznaj. Dobrze, może najpierw rodzeństwo się chociaż w jakimś stopniu dogada, co? Gratuluj nowej pracy. Dobrze, dogadują się, jest okej. Okay. Pani babciu, proszę się nie wtrącać. Jak pani się wtrąci, to nie będzie chyba dobre. Może śmiesznej historii nie, ale przyjazne. Może w pogawędce coś będzie? O zimnej pogodzie porozmawiajcie. Dobra, ty tutaj wbiłaś ten punkt już? Nie, jeszcze nie. No to wbijaj sobie. Zaraz ja tu jeszcze panią babcię przypilnuję. Pani babcia niech już tutaj się ogarnie troszkę. Może pani babcia się nawet wykąpać. Proszę z bąbelkami się kąpać. Tylko proszę się bardziej nie rozbawić, bo to już może być cyrk. Dobrze, teraz tak, Eddie, chodź ty troszkę tutaj do siostry. Chmury nie, ale pogawędka. Poznaj może trochę siostrę. Weź jeszcze komplementuj. Też nowej pracy pogratuluj. Dobra, na razie tutaj idzie w miarę okej. Okay, więc mam nadzieję, że to już idzie wszystko na dobrą drogę. Tu o pogodzie. Weź jeszcze te zainteresowania bym prosiła. O. Dobra. W miarę się dogadują. Co już? No chwilę, przed chwilą powiedziała, że się dogadujecie. Po prostu o zainteresowaniach spróbujcie. Dobra. Ta wbiła drugi poziom. To wiecie co? Wyślijmy ją, żeby ona się ogarnęła. Fajnie, że tu praca wbiła ładnie. Weź prysznic, zjesz i może ty z bratem spróbujesz coś troszkę porozmawiać. Zobaczymy. Eddie, jak ty tu? Czy ty zaraz nie masz gdzieś do pracy? Jeszcze trochę i będziesz miał. Pokaż, jak relacja z siostrą. Całkiem nieźle. Weź może zabawne spróbuj powiedzieć dowcip. Nie wiem, co on ma ciągle do tej książki. O gitarze? Dobra, chyba zainteresowania im bardziej tu pykają. Może plotkę jakąś spróbuj? I czekajcie, tu było coś jeszcze. Tak, Eddie zaraz idzie do pracy. Pasje. Ogrze. Ty idziesz do pracy normalnie, jak człowiek. Patrzcie, tutaj niby się trochę dogadują, a tutaj znowu ten. A czułość, weź rodzinny całus. Pójdźmy może w czułości, może to da radę. O, i zobaczmy, jak? Jak taka relacja by pasowała? O, dobra, dobra. Nie, dobra, już nie. Czy ty możesz go znowu jakoś przeprosić? Nie. Historię. Opowiedz historię. Nie. Wspierajmy go. Może to da radę. Nie, wiecie co? Oni chyba muszą od siebie odpocząć. Eddie, ty jazda do pracy. Ogarnijmy ciebie. Jak ty się tutaj masz? Weź sobie jeszcze pograj na tej gitarce, bo do pracy tego też potrzebujesz. Ćwicz. My idziemy ćwiczyć. Ty idziesz zaraz do pracy. Jesteś ogarnięty? Jesteś. Możesz sobie... A spróbuj z tą siostrą zagadać. Aha. Czemu on jest taki konfliktowy, matko? Jakąś miksturę na zmianę go trzeba, czy coś? Zaproponuj szalony plan. Ej, ty miałaś grać, halo. Chodź tu, brzdękaj i przestań być złośliwa dla siostry. Już. Ty tutaj weź
Przyjazne. Tutaj coś masz? Nie no, chmury nie możemy. To by tak ułatwiło sprawę, wiecie? Dobra, oni poszli na górę gadać, nie wiedzieć czemu. Ty chciałeś mieć tutaj szalony plan. Zobacz. Co, będziecie duchy łapać, mówisz? Dobra, weź ty jeszcze przeproś. Aha, teraz sobie poszedłeś do pracy, spoko. No my tutaj całkiem nieźle jesteśmy ogarnięte. Może chodź sobie obejrzyj jakiś film. O, pani babcia poszła spać, dlaczego? Surfuj po kanałach. Pani babciu, bo pani znowu potem mi będzie w nocy biegać i szaleć, tak jak to już było. Właśnie, może by panią na jakiś jogging wysłał, matko. Dobra, niech pani sobie dzierga. O, skarpety, proszę bardzo. Proszę dziergać skarpety. Bo ja tutaj już do pani sił naprawdę nie mam. Dobrze, ty sobie tutaj serial trochę pooglądaj, pokaż jak ty się masz. Masz się całkiem nieźle. No, skończ tutaj te przygotowania, ty cię już właśnie skończyłaś. Wyślemy na górę. Proszę bardzo. Weź sobie skorzystaj, weź sobie prysznic. Zjesz już śniadanie i idź spać. Zostaw tą gitarkę. Jeszcze tą gitarę to ja tobie schowam, proszę. Teraz tak, ty tutaj właśnie rozrywka. Super ci tutaj idzie. No i w sumie możesz iść spać, bo ty mówisz, że jesteś zmęczona, tak? Proszę, dobranoc. Pani babcia będzie dziergała północy, aż się zmęczy. Ona ma chyba za wygodne łóżko, wiecie? I tak to teraz wygląda. No i wiecie co, w sumie dobrze byłoby zakończyć ten odcinek, bo kolejny dzień będzie trwał długo. A nie wiem, czy oni się dogadają. No tutaj nam fajnie relacja z babcią pyka, nie? Już tutaj jest lepiej. No z tym, żeby się pogodzić, no to też... A, ciężko. Ty... Dobra, ty tam robotę masz. Tutaj też jest na granicy. No Eddie ma najgorzej z babcią. Babcia, no tutaj z nami już całkiem okej. Dobra, Eddie, pokaż, co ty jeszcze byś tutaj potrzebował. Ciebie tu tak i tutaj te przedsiębiorcze. Czekajcie, bo... My weźmiemy mu w takim razie robotę. Znajdziemy, żeby on miał te przedsiębiorcze. To była kariera, prawda? O, tu jest transmituj. Wybierz awatar i sprawdź liczbę. Znajdź pracę. Pracę mamy. Praca dorywcza. Dlaczego nie? Aha, bo nic nie ma o tej porze. Dobra, czyli prace dorywcze będziemy szukać w kolejnym odcinku. Dobra, to chodź ty się w takim razie jeszcze tutaj ogarnij. Proszę bardzo, weź umyj ręce, weź sobie prysznic. Pani babciu, jak tam skarpety się dziergają? Bardzo dobrze, chociaż to wygląda jak szeliczek, no ale. Dobrze, skończy pani babcia skarpetę, właśnie skończyła. Weźmy jej to wszystko jeszcze na powystawiajmy. Macie. Wystaw. To wystawiłam. Wystaw. I wystaw. Dobrze, pani tu wystawia, a ja będę dziergała znowu skarpety. Na przykład takie. O, wszystko pani powystawia, może kto sobie to kupi i będzie spoko. Dobra, czego ty tam spięty jesteś znowu? Co ci nie pasuje? A ja ci mówię, jaką ty ciężką pracę masz. Awans byś dostał, to byś nie marudził. Dobrze, rozrywki trochę potrzebujesz, to chodźmy, zróbmy sobie tutaj... Nie rodzina, to była kariera. Transmituj. Tutaj to trzeba powyłączyć, bo on nie będzie mógł w nocy spać. Dobra, bierz sobie tu o. I to jest to, co on potrzebował do pracy? Tak, to dopiero zaczęte. O, nasza babunia dostała kolejny poziom dziergania. No, no taki plan mam na babunię. Niech ona sobie po prostu dzierga i będzie. O, tutaj gry. A, jeszcze programowanie. No w sumie jego możemy tutaj jeszcze wziąć do tego programowania, prawda? Dobra, pani babciu, jak tam pani te skarpety kończy? Super. Dobrze, jest pierwsza w nocy. Panią jeszcze raz wyślę na ogarnienie się, jakiś szybki prysznic i może pani iść spać, tylko proszę znowu o 4 nad ranem nie wstawać, bo to mi komplikuje wszystko. Dobrze, ty jak skończysz, to weź idź sobie też spać. Co tu jest? Urządź właśnie, on tylko z nysą może się tutaj bić. No, no spróbujemy jeszcze w kolejnym odcinku tutaj coś to ogarnąć. Dobrze, tutaj pani jeszcze sobie wystawi te skarpety i będzie gites. A, czterech obserwujących, szał. Dobrze, kochani, kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.